Cześć, witajcie w 26 odcinku mojego kursu na wnętrze. To jest darmowy cykl dotyczący aranżacji wnętrz, w którym opowiadam na różne Wasze pytania, wątpliwości dotyczące aranżacji wnętrz. Odcinków było już bardzo dużo, ponad 30 godzin nagranego materiału, więc jeżeli macie ochotę, możecie do tego wrócić. Wystarczy, że cofniecie się, sprawdzicie, jakie były tematy, będziecie mogli zobaczyć co i jak. Dzisiaj będę Wam opowiadała o pomysłach na salon, jak urządzić salon, jak to zrobić funkcjonalnie i z głową. Pokażę Wam kilka przykładów, kilka aranżacji, które były stworzone w moim studio projektowym. Dla osób, które mnie nie znają, ja nazywam się Agnieszka Pasieka-Adamek i od ponad 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz. Prowadzę w Poznaniu studio autorskie, studio projektowe Ato Ato. Jestem też autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać, i autorką różnych kursów dotyczących aranżacji wnętrz dla osób, które samodzielnie urządzają swoje wnętrza. Zapraszam Was dzisiaj do oglądania. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy dobrze widać, i za chwileczkę będziemy zaczynać. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie układu funkcjonalnego, tego jak urządzić, jak sobie poradzić, jakieś macie problemy z salonem, to jest dobry moment na to, żebyście mogli te pytania zadawać. A dla osób, które będą oglądały powtórkę, możecie zadać te pytania albo pod tym live'em, albo możecie też na grupie Urządź swoje mieszkanie, już Wam zaraz powiem. Urządź swoje mieszkanie, darmowy kurs na wnętrze. Jak wpiszecie sobie tą grupę, Urządź swoje mieszkanie, darmowy kurs na wnętrze, odpowiedzcie na 3 pytania, ja dodam Was do grupy, to tam możecie zadawać pytania i raz w tygodniu będę na nie hurtowo odpowiadać, chyba że będą jakieś takie pilne i ważne, no to może uda mi się też odpowiedzieć na nie wcześniej. Widzę, że słychać i widać. Ok, super. Cześć Monika, mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałam na Twoje pytania na grupie. Ale jeszcze też do tego wrócę i na grupie też nagram live, a postaram się więcej na ten temat powiedzieć. Ok. Słuchajcie, jeśli chodzi o urządzanie salonu, to tak samo jak urządzamy każde inne wnętrze, musimy wziąć pod uwagę najważniejsze aspekty tego wnętrza, czyli to jak będziemy chcieli tam żyć, co będziemy chcieli robić, dla kogo to jest, tak? Jeżeli urządzamy dla siebie, to musimy zastanowić się nad swoimi potrzebami, czyli jak spędzamy czas wolny, ile czasu spędzamy w tym salonie, jak chcemy ten czas spędzać w tym salonie, czy chcemy mieć telewizor, czy chcemy może mieć rzutnik, a może w ogóle jedno i drugie nie jest nam do niczego potrzebne, może bardzo lubimy słuchać muzyki, może dla nas najważniejsze są spotkania z innymi ludźmi, musimy mieć stół, który się rozkłada do maksymalnej długości, tak aby jak najwięcej osób pomieścić, nawet jeżeli mamy, słuchajcie, bardzo małe wnętrze, jest to możliwe. I te rzeczy powinniśmy tak naprawdę sobie spisać, czyli jakie są nasze najważniejsze, słuchajcie, potrzeby. To jest w ogóle kluczowe. Czyli co w tym salonie będziemy robić, ile czasu w tym salonie spędzamy, kto do nas przychodzi, jak często, czy jesteśmy bardziej samotnikami, czy właśnie lubimy gości, czy potrzebujemy, aby w święta bardzo dużo osób się zmieściło, trzeba spisać, ile maksymalnie możemy tych osób tam pomieścić, ile chcielibyśmy pomieścić. Czy będą tam na przykład dzieci, czy musi być strefa dla dzieci, czy mamy jakieś zwierzęta, czy one będą tam gdzieś w tym salonie miały swoje miejsce, czy muszą mieć swoje miejsce. Jeżeli tak, jeżeli mamy całą tą listę spisaną, to już mamy jak gdyby odhaczony ten pierwszy, słuchajcie, najważniejszy punkt, czyli wiemy, co tam się będzie działo. I to jest jak gdyby podstawa. Jeżeli nie zadamy sobie tych pytań, nie przemyślimy tych rzeczy, to będziemy mieli problem z układem funkcjonalnym i zaplanowaniem całego salonu. Kolejna ważna rzecz to jest to, jak byśmy chcieli, żeby on wyglądał. Mówiłam o kolorach i o stylu. W poprzednich lekcjach to była chyba pierwsza, czy druga, albo trzecia lekcja. I tam omawiałam kolorystykę i styl. Dzisiaj nie będę o tym mówiła. Dzisiaj się skupię jak gdyby na tym, jak ten salon urządzić, jakie są w ogóle koncepcje, pomysły, tak żeby ten salon był dosyć funkcjonalny. I na tym bym chciała się skupić. Czyli będzie to podział na strefy. Strefa, powiedzmy, dzienna, strefa jedzenia. To będzie oczywiście zdeterminowane tym,
czy mamy salon połączony z kuchnią, czy mamy salon połączony z jadalnią, jakie pomieszczenia są naokoło. Oczywiście w domu parterowym będzie to wyglądało inaczej, w domu, który ma kilka kondygnacji inaczej. Jeżeli mamy bardzo małe mieszkanie, też będziemy musieli troszeczkę inaczej urządzić, ale pokażę Wam zaraz kilka przykładów, gdzie te wnętrza są duże i małe, a pewne jak gdyby schematy, układy funkcjonalne czy strefy, one są bardzo do siebie podobne i zbliżone. I też powiem, na co zwrócić uwagę w planowaniu, rozmieszczaniu tych sprzętów. Jest to dosyć istotne. W jednej z lekcji na temat funkcjonalności też o tym mówiłam. I teraz jak gdyby ten salon, ten temat salonu, o którym dzisiaj będę mówiła, można połączyć z tymi tematami, które były wcześniej. Czyli z kolorem, stylistyką, ale również z funkcją. Teraz bardziej precyzyjnie będę opowiadała o salonie. Zaraz tutaj Wam wszystko pokażę. Dobrze, teraz tak. Przykład numer jeden. Może gdzieś tutaj. Przykład numer jeden, zobaczcie. Nie zdziwcie się, że ta numeracja będzie się powielała w innych salonach, które będą zupełnie z innych wnętrz, ale tu bardziej chodzi o pewien jak gdyby schemat. To jest wnętrze pierwsze. Ono jest urządzone w stylistyce dosyć nowoczesnej. Ja Wam na razie tylko pokażę po kolei. Mamy część salonową, która musi, jak widzicie, mieścić również stół, który jest stołem, przy którym osoby siedzą, jedzą i przychodzą goście i tak dalej. Sofa jest stosunkowo blisko telewizora, czyli to wnętrze nie było aż takie duże, trzeba było zoptymalizować to, żeby się jedna i druga część zmieściła. I mamy też w tym pomieszczeniu kuchnię, która jest jak gdyby wciśnięta w takiej wnęce. Mamy zabudowę, ona nie jest stosunkowo duża, ale dzięki temu, że powstała tutaj wyspa, zobaczcie, to pokażę Wam rzut z góry, mamy o wiele większe miejsce do przechowywania, bo tam są szuflady oraz blat roboczy. I teraz zwróćcie uwagę na ten układ funkcjonalny od góry, który Wam teraz, słuchajcie, pokazuję. Bo za chwilę Wam pokażę jeszcze jedno pomieszczenie, które będzie bardzo zbliżone, a zupełnie inna stylistyka i troszeczkę inny układ, ale pewne cechy są podobne. Zobaczcie, to jest drugie wnętrze, ono jest urządzone w stylu bardziej skandynawskim, mamy jakieś akcenty kolorystyczne, zobaczcie, zupełnie inne wnętrze. Zupełnie inaczej jak gdyby odbieramy. Dlatego to jest tak ważne, żeby też zastanowić się, w jakiej stylistyce czujemy się dobrze, w jakich kolorach, jakich przedmiotach, jakie przedmioty mają nas otaczać. Ale układ, zobaczcie, jest bardzo podobny. Mamy sofę, mamy tą strefę dzienną, gdzie oglądamy telewizję, gdzie puszczamy sobie jakieś filmy na YouTubie, no to czym się interesujemy. I mamy też część, gdzie przyjmujemy gości. I nawet w małym, wąskim wnętrzu da się to zrobić. Bardzo często w takich wnętrzach musimy też mieć funkcję spania, czyli na przykład też trzeba się zastanowić, słuchajcie, czy ta sofa ma się rozkładać, bo jeżeli ona ma się rozkładać, to też musimy wiedzieć, czy ten stół nie będzie za ciężki, czy łatwo nam będzie go przesunąć, albo czy ten mebel, który będzie przy sofie, da się go przesunąć, tak żeby ta sofa po rozłożeniu, żeby ta osoba mogła wejść i tutaj się położyć. Więc tutaj sobie odpowiedzcie właśnie na to pytanie, czy ten element, czy ta sofa będzie się rozkładała. I teraz zobaczcie dalej. I to jest układ funkcjonalny. Zobaczcie, jak bardzo podobny. I teraz jak ja pracuję 12 lat z klientami i projektuję wnętrza, omawiam z nimi te wszystkie wnętrza, to pomimo, że te budynki znajdują się w różnych częściach Polski albo w różnych częściach świata, co jakiś czas ten schemat się powiela. I tak naprawdę pewne rzeczy możecie też zaadoptować do siebie. Możecie się zastanowić, czy w takim układzie, jak tutaj jest, zależy Wam na tym, żeby właśnie był stół, żeby on był na przykład rozsuwany. Zależy Wam, żeby mieć więcej miejsca w kuchni. Zobaczcie, tu jest taki sam ciąg kuchenny, czyli tyle samo praktycznie miejsca, co w tej poprzedniej aranżacji. I też jest wyspa, ale tu już ta wyspa jest inna. Zobaczcie, ta wyspa, która tutaj stała, nie wiem, czy ona tu będzie widoczna, ona jest na kółkach. Czyli możemy ją teoretycznie przesunąć, ona jest o wiele lżejsza, tak?
przesunąć na przykład w jakąś stronę, gdzieś dokleić do tych szafek korytarzowych i wtedy na przykład, jeżeli ten stół miałby się rozsuwać, akurat w tym przypadku jest taki, że nie jest rozkładany, możemy go jeszcze bardziej powiększyć, czyli możemy troszeczkę zmieniać układ funkcjonalny w zależności od potrzeby. Czyli nawet jeżeli raz do roku, powiedzmy, wyprawiamy jakieś święta albo zapraszamy gości na urodziny, to przy takim układzie możemy coś zmienić. Przy tamtym zresztą też możemy zmienić, tylko tam już mamy wyspę na stałe. I teraz nawet jeżeli mamy jedno i to samo wnętrze, możemy zastanowić się, przeanalizować, co my chcemy zrobić. Bo to, czy ten stół powinien być na szerokość 80 i na przykład długość 160, czy on powinien mieć 90 i być na przykład 1,60 m i rozkładać się do 3,20 m, zależy właśnie od tego, ile osób chcemy tam umieścić, jak często rozkładamy ten stół, czy to jest dla nas ważne, czy nie. Bo jeżeli sobie na te pytania nie odpowiemy, to tak naprawdę będzie nam ciężko funkcjonalnie urządzić, zobaczyć taki salon. To są w ogóle te najważniejsze rzeczy. My to zawsze z klientami omawiamy w briefie, czyli na samym początku, jakie są priorytety, co jest najważniejsze, bo mamy czynnik, jak gdyby ten funkcjonalny, mamy czynnik estetyczny, jak ten mebel ma wyglądać, ale mamy też czynnik ekonomiczny, żeby on się na przykład mieścił nam w budżecie. I jak nad tym się zastanowicie właśnie, jak chcecie spędzać ten czas, co dla Was w tym salonie jest ważne, będzie Wam łatwiej go urządzić. Będzie Wam łatwiej podjąć właśnie decyzję, gdzie to ma, jak to ma wyglądać. I tak naprawdę ten salon, który tutaj widzicie, on mógłby być urządzony zupełnie inaczej, bo na przykład gdybyście chcieli zrezygnować z tej wyspy, bo bardzo mało gotujecie i wystarczyłaby Wam ta mała kuchnia tutaj, to tak naprawdę tu na środku można by było postawić stół, który się rozkłada, a sofę przesunąć do tyłu. I dlatego tak ważne jest, żeby się zastanowić, co chcemy mieć po kolei. Witaj, Iwona. Ładny salon, Dorota. No tak, no jasne, że tak. Zobaczcie, tutaj mamy układ, gdzie kuchnia jest po boku. Też mamy kuchnię w salonie. Też mamy część taką, gdzie telewizor jest naprzeciwko jak gdyby sofy, a za sofą mamy stół. Czyli bardzo podobna koncepcja. Oczywiście układ jest inny, wnętrze jest zupełnie inne, ono ma inny charakter. Tu mamy jakieś złamane błękity i szarości. To wnętrze jest bardziej nowoczesne, minimalistyczne, zupełnie inne. Ale to wynika właśnie z potrzeb danego człowieka, użytkownika. Czyli jeżeli będziecie chcieli stworzyć sobie porządnie ten salon, tak jak on ma być, tak żebyście byli po prostu zadowoleni, to musicie przemyśleć, co w tym salonie chcielibyście mieć. I teraz może się okazać, że na przykład chcecie mieć i macie dużo książek. Może warto wtedy te książki zabudować. Jeżeli macie stylistykę minimalistyczną, nie chcecie, żeby na wierzchu były jakieś regały, to zobaczcie, tu jest zabudowa, na której wisi, jest powieszony telewizor i w środku są pochowane jakieś rzeczy. I to będzie świetna koncepcja dla minimalistów, dla osób, które lubią mieć różne rzeczy na wierzchu. To się może nie sprawdzić. Oczywiście liczą się też centymetry, musimy mieć miejsce na taką zabudowę, musimy też mieć pieniądze, żeby taką zabudowę zrealizować, czyli musi mieścić się nam to w budżecie, ale jak najbardziej możemy, słuchajcie, taki układ sobie zrobić. Zobaczcie, tu jest część kuchenna, też jest wyspa doklejona do zabudowy. Nietypowe rozwiązanie, dlatego że hokery nie są od strony właśnie salonu, tylko od tej strony, co może oczywiście częściowo utrudniać nam użytkowanie, ale to wynika z czegoś, czego dana osoba, dany mieszkaniec potrzebuje, bo ten dom ma być, słuchajcie, do życia, do mieszkania. I jeżeli w tym salonie mamy dzieci i tak dalej, to też powinniśmy dla nich jakiś kącik przewidzieć, tak? Wtedy może to wnętrze nie będzie takie minimalistyczne. Teraz zobaczcie koncepcję drugą, gdzie kuchnia już jest bardzo oddalona. Ona też jest otwarta, ale ona jak gdyby jest wynikową osobnego pomieszczenia. Jakbyśmy tutaj ją oddzielili, to mogłaby być jako osobny element. I teraz mamy tutaj kuchnię, mamy tutaj salon, w którym mamy sofę. Ona jest bardzo rozłożysta. Jeżeli mamy dużą rodzinę, chcemy, żeby na przykład my i dzieci mogły usiąść tam i obejrzeć wspólnie jakiś film albo jakieś zdjęcia, to też powinniśmy pomyśleć o tym, gdzie te wszystkie osoby posadzimy. Jeżeli zrobimy jedną małą sofkę, no to będzie problem. Jeżeli mamy dużo osób, to łatwiej nam zrobić sofę, która jest narożnikowa, ja może pokażę to od góry, niż robienie jednej sofy i dwóch foteli, bo na takiej sofie więcej osób się zmieści niż na mniejszej sofie i dwóch fotelach, więc na to zwróćcie uwagę. Zwróćcie też uwagę, żeby można było wokół tego mebla przejść.
żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu się nie da obejść tego mebla. Na przykład tutaj mamy sofę. To jest dosyć ważne, żebyście zwrócili, słuchajcie, na to uwagę, czy mamy tutaj centymetry naokoło, żeby przejść. Oczywiście są pewne normy, są pewne centymetry. Najlepiej by było, żebyśmy naokoło mieli metr, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że w naszych wnętrzach, nieraz nawet, słuchajcie, w dużych domach, te salony nie są wcale takie duże. Teraz się buduje bardzo dużo szeregówek, mieszkanie na przykład, dom ma 120, 150, 140 metrów, partery nie są dosyć duże, tam jest kuchnia, jakaś mała łazienka i salon. I te salony przez to, że te wnętrza nie są zbyt duże, one też mają dosyć mało miejsca. Niby kupujemy dom, niby tego miejsca powinno być więcej, niby przeprowadzamy się z 50 metrów do 120, a jednak ten salon się okazuje, że jest ciasny. I nasza wizja po prostu wielkiej sofy, wielkiego stołu i tak dalej gdzieś tam się kończy, a jeżeli to sprytnie zaplanujemy, zastanowimy się tak naprawdę właśnie, kto tam będzie spędzał czas, jak będzie spędzał czas, na czym nam bardzo zależy, to możemy pewne rzeczy zoptymalizować, bo zobaczcie, tutaj mamy bardzo dużo miejsca wokół stołu, ale w tych poprzednich aranżacjach, które pokazywałam, tam nie było aż tak dużo miejsca, ale z tym stołem możemy iść w prawo i w lewo, możemy go przesunąć, możemy go tutaj akurat rozłożyć, on się aż dotąd ten stół rozkłada, czyli jak przyjdzie więcej osób, możemy swobodnie go rozłożyć, więc wtedy trzeba wziąć pod uwagę, żeby ta przestrzeń dalej nie była zastawiona jakimś meblem, żeby można było swobodnie to rozsuwać. Ważne też jest oświetlenie. Czy bardzo lubimy na przykład lampy, które wiszą i nie przeszkadza nam to, że po rozłożeniu będzie jakaś asymetria i na przykład te dwie lampy już nie będą centralnie. Jeżeli wolimy mieć asymetrię albo nie chcemy właśnie mieć tej lampy na środku, bo wiemy, że z tym stołem będziemy raz w prawo, raz w lewo, różne mamy układy, no to wtedy możemy zaprojektować na przykład oświetlenie punktowe. Możemy zaprojektować oświetlenie liniowe, jakieś LEDy, które będą gdzieś naokoło, niekoniecznie nad stołem. I tutaj dosyć jest to ważne, bo jest to taki element, o którym dużo osób zapomina, tak? Że jeżeli ten stół rozłożymy i on będzie po rozłożeniu w innym układzie, inaczej będzie stał, no to to oświetlenie może być niedopasowane. I najczęściej sobie przypominamy o tym wtedy, kiedy już ten stół stoi, kiedy te lampy wiszą. Więc tutaj się zastanówcie nad tym, jak to zrobić, jak to zoptymalizować, żeby to oświetlenie nam do tego stołu pasowało. Kolejne wnętrze, ale znowu mamy ten sam temat, czyli nie, mamy wnętrze, mamy salon, w którym nie mamy kuchni. Salon jest dosyć otwarty, tak jak widzicie. Są schody, jest jakaś klatka schodowa, pod schodami możemy tą przestrzeń wykorzystać. To może być przestrzeń dla dziecka, to może być przestrzeń na przechowywanie nart, jakichś walizek, to może być przestrzeń, gdzie mamy szafki, półki, tak jak tutaj regał, czyli znowu mamy bardzo dużo książek, nie wiemy, co z nimi zrobić. Jak najbardziej pod schodami możemy w takim układzie wykorzystać, czyli to wszystko, co będzie pod tymi schodami, będzie jednocześnie meblem, a nie zabierzemy sobie tej przestrzeni. Zobaczcie, tutaj jest całkowicie otwarty na ogród, duży salon, możemy mieć dużą sofę, możemy mieć pufę, fotel, także naprawdę dużo tutaj się zmieści, ale ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy ma tak dużą przestrzeń do dyspozycji. I teraz na co bym chciała tutaj Wam zwrócić uwagę? Tutaj mamy układ taki, gdzie sofa jest dosyć mocno odsunięta, więc tak naprawdę tego miejsca jest dużo. Możemy tutaj postawić jeden fotel, dwa fotele, jeżeli przyjdą goście jakoś naokoło możemy usiąść, ale zobaczcie, że mamy dużo okien do ziemi. I jest to coraz bardziej popularne, żeby we wnętrzach robić okna do ziemi. To jest bardzo fajne, bardzo dużo widzimy natury, przyrody, która jest na ogrodzie. Jeżeli mamy fajnie to urządzone, to w ogóle sama przyjemność siedzenie i delektowanie się widokiem za oknem. Ale też bardzo często chcecie, aby te okna były w jakiś sposób przesłonięte. Część osób chce, część osób nie chce. Ze względu na sąsiadów, ze względu na jakieś poczucie, nie wiem, intymności i tak dalej, ze względu na nasłonecznienie. I teraz słuchajcie, witaj Joanno, lekko jasno, to chyba było w kontekście poprzedniej aranżacji mi się wydaje. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chcecie zrobić jakieś zasłony, jakieś kotary, firany, ja nie wnikam, czy to będzie fajne, czy niefajne, to one muszą się gdzieś
zbierać, one powinny się zbierać na części ściany. I jeżeli tych okien macie dużo, to nieraz wasza koncepcja właśnie tych zasłon, tych kotar może zniknąć i może się okazać, że nie będzie takiej przestrzeni jak tutaj, że będziecie mogli sobie te kotary gdzieś poprzesuwać, tylko jak je poprzesuwacie, to nie zmieści wam się witrynka, kredens i regał, o którym marzyliście, albo jakiś barek. Więc tutaj, jak będziecie planowali, to właśnie musicie znowu podejść do tego tematu, tak jak mówiłam na samym początku, i zastanowić się, co w tym salonie ma stać. Czy my musimy mieć jakąś komodę, czy jakąś witrynę na naczynia, czy chcemy mieć jakiś barek na alkohol, na wodę i tak dalej. Gdzie my to ustawimy? Jeżeli to jest dla nas ważniejsze niż to, żeby mieć jakieś kotary, no to wtedy kotary możemy zastąpić żaluzjami, roletami rzymskimi, plisami i tak dalej, i tak dalej. I to też jest dosyć częsty błąd, to jest taki drugi błąd, o którym chciałam powiedzieć, że zostawiamy to na samym końcu, każemy robić jakieś karnisze albo szyny, na których będą wisiały różnego rodzaju, słuchajcie, zasłony i firany, a później się okazuje, że chcemy postawić też meble i nie mamy gdzie, bo wszędzie mam jakieś zasłony. Także to na samym początku w tym właśnie salonie, w tym układzie funkcjonalnym jest bardzo ważne i tutaj zwracajcie na to uwagę, nie zapominajcie, nie zostawiajcie tego na samym końcu, bo niektóre rzeczy właśnie wymagają zrobienia jakichś ozdobnych listew przysufitowych, karton gipsów, które nam zasłaniają na przykład jakieś szyny, żebyśmy nie widzieli tych szyn. Więc tutaj już na samym początku musicie to przemyśleć. No i teraz tak, jeżeli taki salon jest oddzielony od jadalni, oddzielony od kuchni, tutaj w tym przypadku ja Wam pokażę, tutaj jak wejdziemy, jest część jadalniana. Ja bardzo dużo robiłam domów, które miały zbliżony układ. One różniły się od tego układu, ale też gdzieś wchodziliśmy tu i wchodziliśmy albo do kuchni, albo do jadalni, albo do kuchni połączonej z jadalnią, żeby ta komunikacja też nie była zastawiona, żebyśmy mogli w łatwy sposób na przykład coś zanieść do tego salonu, szczególnie jeżeli w salonie mamy jadalnię. Zwróćcie na to uwagę. Teraz koncepcja numer 3. Tutaj mamy, jak widzicie, dom duży, rozłożysty, mamy duży salon, na tyle duży, że pozwoli nam oddzielić część, strefę jadalnianą od strefy salonowej. W tej części mamy kuchnię, ona jest otwarta, ale zobaczcie, jak wchodzimy na salon, to my nie widzimy tej kuchni, bo ona jest tak naprawdę w takim wykuszu, w takiej wnęce. Jakbyśmy tutaj tą ścianę zamknęli, zrobili drzwi, to by było tak naprawdę osobne pomieszczenie. I teraz tak, jak najbliżej kuchni powinna być ta część jadalniana, także jeżeli gotujemy, coś serwujemy, imieniny znowu, urodziny czy jakieś święta, to żebyśmy mogli w prosty, szybki sposób to jedzenie zaserwować, żebyśmy nie musieli przez cały dom, przez cały korytarz biec z tymi talerzami, bo może być to uciążliwe. Ja jak mieszkałam w Berlinie, to mieszkałam w mieszkaniu takim no dosyć dużym, z korytarzem, i jak się wchodziło, to na początku była kuchnia, a na samym końcu był wielki salon. I samo noszenie tych naczyń w tom, słuchajcie, i z powrotem, żeby nakryć do stołu, a później to zebrać, to wierzcie mi, to było tak, jak było więcej osób, to było z 20-30 rundek. Naprawdę można było się nachodzić. Oczywiście ktoś może widzieć plusy, no bo już wtedy może teoretycznie nie trzeba chodzić do siłowni, ale jednak jest to dosyć uciążliwe, więc jak planujecie ten układ funkcjonalny swojego salonu, to zwróćcie na to uwagę, czy będziecie mogli szybko jakieś jedzenie, jakieś rzeczy na ten stół wnieść. Witaj Daria, witaj Aneto. I teraz tak, co jest tutaj wyjątkowego w tym salonie? To, że ten salon jest przedzielony ścianą. Ta ściana jest dwustronna, czyli z jednej i z drugiej strony coś się dzieje. Zobaczcie, mamy kominek, to jest biokominek, który jest z wszystkich stron przeszklony, także możemy go, zobaczcie, możemy go zobaczyć i od tej strony, i od tej strony. Tu mamy tą część jadalnianą, czyli jeżeli nawet mielibyśmy to troszeczkę bałaganu, nie wszystko posprzątamy, to od strony salonu tego nie będzie widać. Z drugiej strony mamy salon, w którym mamy duże pole do manewru, jak możemy ten czas wspólnie spędzić, czyli możemy ten kominek zapalić, możemy naokoło sobie tu usiąść. Tak naprawdę jak tutaj dostawimy sobie fotel albo dwa, też możemy
to wszystko pomieścić. Mamy komunikację, zobaczcie, ta część jest niezagracona, tutaj nic nie staje, nie ma jakichś regałów, więc swobodnie przez korytarz możemy przejść i do kuchni, i do jadalni. I jest to, słuchajcie, bardzo wygodne. To powoduje, że mamy takie gniazdo rodzinne, miejsce spotkań, miejsce, gdzie gramy w jakieś gry planszowe, gdzie możemy też się rozłożyć, pooglądać telewizor, gdzie możemy poczytać książkę. Jest to naprawdę fajne, funkcjonalne rozwiązanie, ale uwaga, żeby coś takiego zastosować, musimy mieć dobrze doświetlone wszystkie części. Czyli to nie może być tak, że ta część jest niedoświetlona i tylko ta jest doświetlona, bo tu będzie bardzo ciemno. Tutaj mamy taki komfort, że mamy dosyć duże okna, więc nie zawsze taka ścianka do sufitu się sprawdzi. Oczywiście możecie zrobić, że ta ścianka będzie węższa albo też będzie niższa, ale tu już musicie wziąć pod uwagę też proporcje. Ja dzisiaj o tym nie będę mówiła, ale zwróćcie uwagę na to, że nie zawsze możecie to zastosować. W małych wnętrzach też da się to wbrew pozorom zrobić. Jeżeli bardzo Wam zależy na przykład na tym, żeby powiedzmy, że mamy tu bardzo gdzieś blisko kuchnię i mamy stół jadalniany i chcemy troszeczkę go oddzielić, to możemy taki niższy, węższy murek postawić. Od tej strony postawić jakiś barek, gdzie mamy naczynia, szklanki i tak dalej. Możemy szybko jakieś serwety na stół położyć. A od tej strony możemy powiesić sobie telewizor i ukryć wszystkie kable. Wtedy trzeba, słuchajcie, doprowadzić najczęściej posadzką całe okablowanie do tego telewizora. I to też warto zrobić, słuchajcie, na samym początku. Jaki jest minus? No jeżeli coś już wymurujecie, powiedzmy, że będzie to murowane, a nie będzie to zabudowa meblowa, no to jest to jakaś szkoda, no więcej szkody trzeba zrobić, jeżeli chcecie to przearanżować później. No musicie dwa... okablowanie, czyli musicie mieć okablowanie poprowadzone do tego salonu. No i jest to takie troszeczkę bardziej inwazyjne, więc na pewno musicie to przemyśleć. Tutaj mamy bardzo duży salon, więc to jest bardzo komfortowe i wygodne. W mniejszym salonie może być to nie do końca wygodne, chociaż jak projektowałam małe salony z małymi kuchniami, to się nieraz to sprawdzało, tak? Czyli od strony kuchni był wąski blat, były hokery albo puchokery, można było szybko zjeść śniadanie. Od drugiej strony był zamontowany telewizor, mały stolik kawowy i sofa. W tym salonie najczęściej się wtedy nie mieścił żaden stół jakiś rozkładany, a była przynajmniej opcja, że można to śniadanie w te trzy osoby zjeść. Więc to możecie, słuchajcie, też wziąć pod uwagę. Jak się Wam podoba to, co pokazuję? Jak macie jakieś pytania, to dajcie znać. I teraz tak, kolejna koncepcja. Ja Wam pokażę najpierw może. To jest wnętrze minimalistyczne. Jak widzicie, tutaj za dużo się nie dzieje. Jest ograniczona gama kolorystyczna. Mamy część kuchenną z wyspą. Mamy część jadalnianą, która już jest tak naprawdę otwarta i jest w salonie. I mamy salon we wnęce, czyli no taki jest układ tego domu, że tu mamy wnękę i jesteśmy oddzieleni. Czyli mamy jedną strefę, taką bardziej strefę relaksu. Tak naprawdę jak tutaj usiądziemy, to nie widzimy, co się dzieje za naszymi plecami, ale do tej strefy musimy dojść. Mamy strefę, gdzie gotujemy, gdzie są przygotowane jakieś posiłki. Możemy na szybko też coś zjeść, bo mamy część, zobaczcie, takiego blatu, gdzie są jakieś hokery i możemy usiąść, ale mamy też część jadalnianą. I teraz jak popatrzycie, to wszędzie widać jakieś linie. I na to też bym chciała Wam zwrócić uwagę, że jeżeli nie możecie sobie do końca poradzić z układem funkcjonalnym salonu, jak to rozplanować, to starajcie się wyszukiwać właśnie takie linie. Zobaczcie, tu jest jedna linia, która nam wyznacza ta ściana tutaj. Tu mamy drugą linię, która nam gdzieś ogranicza wyspę. Tutaj mamy kolejną linię. No najfajniej by było tą sofę jeszcze przesunąć w tą stronę, żeby tą linię złapać. Nie udało się do końca, ale zobaczcie, oświetlenie też tą linią idzie. I takie płaszczyznowe układy, takie liniowe układy, one bardzo fajnie się sprawdzają i ułatwiają osobom urządzenie takiego wnętrza. Ja często dostaję takie pytanie... Co zrobić z kuchnią, jak to połączyć kuchnią, a może ja sobie jakąś taką falę zrobię i falę na suficie, i falę na podłodze i sobie tam jakoś wypłytkuję i później jakoś tam dojadę i to połączę. Zobaczcie, przy fali.
jak zrobicie falę, to jaka ta fala ma być, tak? Jaki to ma być kąt? Najczęściej to jest jakieś przypadkowe. Wykonawca się męczy i coś tam robi. Później my przyjeżdżamy, nam się ta fala nie podoba. Na posadzce mamy problem z łączeniem. Łączeniem na przykład paneli z płytkami. Jak jest łuk, to nie każda, na przykład przy panelach będzie problem z listwami, żeby to ładnie zrobić. Naprawdę starajcie się szukać linii. Linie, im prostszy układ, tym on będzie bardziej się sprawdzał, będzie bardziej elegancki. Zauważcie, że te projekty, które tutaj pokazywałam, one były w przeróżnej stylistyce. Od minimalistycznych wnętrz do wnętrz takich pełnych, ciepłych, gdzie są jakieś klimaty właśnie Skandynawii, gdzie jest trochę boho, gdzie jest dużo roślin, dużo się dzieje, ale wszędzie tam był jakiś ład, jakaś harmonia, jakiś porządek. I te linie jak gdyby ścian, podziałów, one mogą Wam ułatwić zaplanowanie. Zobaczcie, mamy bardzo dużo miejsca naokoło stołu, mamy miejsce na około wyspy, tak? Możemy sobie po prostu to wszystko tutaj obejść. Nie mamy żadnego jak gdyby problemu. Teraz jeśli chodzi o samo urządzenie tego, co się na ścianach dzieje, to zobaczcie, ja pokazywałam to w innych też aranżacjach, że ta ściana nie musi być biała, ona nie musi być gładka, niekoniecznie musi być to prosty panel. Tu mogą też się różne, słuchajcie, rzeczy dziać i nawet jeżeli mamy wnętrze minimalistyczne, to jakiś motyw linii może się też pojawić, tak? Że wszędzie mamy linię prostą, a tu mamy linię po skosie. Ten motyw akurat w tym domu pojawiał się w kilku miejscach. Ja Wam dzisiaj nie pokażę tego, bo pokazuję tylko salony, ale zobaczcie, jakiś motyw możecie później gdzieś powielić. Czyli jeżeli Wam się jakaś koncepcja podoba, to wybierzcie jedną i konsekwentnie w dwóch, w trzech pomieszczeniach możecie ją użyć. Nie bierzcie z internetu wszystkich tych pomysłów na tą ścianę w tym salonie, wszystkich koncepcji, nie wiem, złoto, miedź, srebro, beton, panele drewniane, jakieś panele akustyczne, że wszystko chcecie upchnąć do jednego domu, bo to naprawdę nie wyjdzie korzystnie. Także tutaj zwracajcie uwagę na to, żeby to był tylko jakiś jeden element, jakiś jeden detal. Witaj, Agnieszko. I kolejne wnętrze. Zobaczcie, to jest takie wnętrze, to jest salon, który jest takim łącznikiem pomiędzy kuchnią, a tym łącznikiem stał się stół. Czyli jeżeli macie jakiś problem na przykład z umieszczeniem stołu, albo chcecie, żeby ten stół był blisko kuchni, to możecie to zrobić nawet w ciągu komunikacyjnym. Tutaj mamy miejsce, ja zresztą zaraz to pokażę. Zobaczcie. Tutaj mamy miejsce, żeby przejść sobie swobodnie i tu, i od tej strony, także możemy obejść. Oczywiście tu jest najbardziej taki punkt, najbardziej ciasny, ale tutaj naokoło sobie możemy swobodnie przejść. I wtedy, jeżeli ten otwór pomiędzy pomieszczeniami nam na to pozwala, to jest to dobre rozwiązanie, żeby ten stół tutaj umieścić. My początkowo w pierwszej koncepcji mieliśmy go tutaj. I ten układ mi się bardzo podobał. Ja go teraz nie pokażę, ale był dokładnie ten stół, znajdował się tutaj. To był telewizor umieszczony, a sofa tutaj, więc to nie jest tak, że to jest jedyny układ najbardziej optymalny. Ale osobom, które tutaj mieszkają, domownikom, bardzo zależało na tym, żeby ten stół był jak najbliżej kuchni, a kuchnia znajduje się tutaj. I jak sobie zadacie takie pytania, to wtedy tak naprawdę, w cudzysłowie, ten salon Wam się troszeczkę sam zaprojektuje. Bo wtedy będziecie wiedzieli, że na pierwszym miejscu jest to, żeby na przykład stół był duży, albo żeby się rozkładał, albo żeby był blisko kuchni. Jeżeli Wam na to ta przestrzeń pozwala, to jak najbardziej tak zróbcie. Nawet jeżeli estetycznie, teoretycznie wyglądałby ładniej tutaj. Ale jeżeli Wam jest to już za daleko, nie chcecie tak daleko chodzić, to możecie po prostu zrobić to bardziej pod siebie, ale tak, żeby to było funkcjonalne. I kolejne wnętrze. To jest, słuchajcie, wnętrze z takimi akcentami kolorystycznymi. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo ograniczoną gamę kolorów. Jak zwrócicie uwagę, nietypowy układ. Tu mamy, zobaczcie, telewizor, a tu mamy kominek. Będziecie też widzieli dosyć dużo układów takich, gdzie są sofy narożnikowe naprzeciwko telewizora, obok telewizora kominek. To jest zupełnie coś innego. To jest przełamanie jak gdyby schematu. Tutaj jak widzicie mamy też rzutnik, który wyjeżdża z sufitu podwieszanego. Tutaj jest ekran, który będzie wyjeżdżał z sufitu podwieszanego. Mamy sofy naprzeciwko fotele. Tutaj widać, że dla tych domowników ta rozmowa, to bycie naprzeciwko siebie, to spędzanie razem czasu i delektowanie się sobą jest dosyć istotne.
Oczywiście umożliwia to też przestrzeń, bo ta przestrzeń jest na tyle duża, że możemy taki układ zrobić, ale to też wynika z jakichś potrzeb danego człowieka i Wy też musicie się zastanowić, co dla Was jest ważniejsze. Oglądanie non-stop telewizji i robienie anfas telewizora, czy to, żebyście naprzeciwko siebie widzieli kogoś, z kim lubicie porozmawiać, tak? Więc tutaj się nad tym zastanówcie. Ja nie będę oczywiście wnikała, kto co robi. Cześć Agnieszka. Hello, cześć, cześć. Ale możecie tutaj, słuchajcie, nad tym się zastanowić, bo wtedy możecie zrobić coś nietypowego. Zobaczcie, jeżeli ten fotel obrócimy pod kątem powiedzmy 45 stopni do tego, co tutaj jest, i ten też, przestawimy go, to tak naprawdę możemy ten telewizor spokojnie oglądać. Ten fotel możemy postawić też tutaj. Możemy się położyć na kanapie i ten telewizor, jak już musimy, możemy go obejrzeć. A z drugiej strony mamy też część, gdzie jest to ognisko domowe. Zobaczcie, przy tym ognisku domowym mamy jakieś półki, mamy jakąś wnękę z poduchami, gdzie teoretycznie możemy sobie usiąść i poczytać książkę, tak? Czyli jeżeli będziemy wiedzieli, że dla nas właśnie to bycie razem, to ta możliwość rozmowy i te nawet 15 czy pół godziny dziennie, wieczorem, kiedy już jesteśmy na przykład bardzo zmęczeni, ale chcemy ze sobą spędzić ten czas i jest dosyć ważne, to tak też powinno być zaplanowane nasze wnętrze, nasz salon, jeżeli chcemy w nim ten czas spędzać, jeżeli to jest nasze serce domu. Dla niektórych sercem domu jest też kuchnia. Tutaj w tym wnętrzu też jest bardzo ciekawa kuchnia, ale to nie dzisiaj temat. Nie na dzisiaj temat. I zobaczcie, możemy usiąść naprzeciwko siebie. Po jednej stronie coś się dzieje, po drugiej stronie coś się dzieje. Co dzieje się za plecami? Mamy okno. Co dzieje się po stronie fotelu? Mamy duży stół, który jest osobną strefą. Zobaczcie, tutaj z kuchni przechodzimy sobie tutaj do tej strefy jadalnianej, bądź przechodzimy sobie na korytarz. Idziemy do góry, bądź idziemy sobie tutaj do salonu, tak? Czyli mamy kuchnię, do której wchodzimy z dwóch miejsc. I wtedy bardzo łatwo nam też rzeczy, słuchajcie, wnieść do tego salonu, do tej części kuchennej. Tak naprawdę, jakbyście chcieli na przykład mieć możliwość oddzielenia, to tutaj w tej strefie moglibyście puścić też jakieś ekrany, tak? Albo drzwi przesuwane szklane i sobie tą część oddzielić optycznie, akustycznie. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak chcecie spędzać czas. Więc projektowanie układu funkcjonalnego, jak zrobić układ fajny, funkcjonalny salon, to nie jest tylko umeblowanie, to nie jest tylko wsadzenie sofy, czy ona ma być narożnikowa, czy nie, czy z funkcją spania, czy nie, tylko jest przemyślenie tego, jak chcemy żyć. Bo tak naprawdę, ja to ciągle powtarzam, jak sobie zaaranżujemy to wnętrze, i pod względem funkcjonalnym, kolorystycznym, stylistycznym, to tak się będziemy czuli. Czyli możemy wracać do tego domu i naprawdę mieć takie poczucie, wow, kurczę, to jest to, o czym ja marzyłam, to jest mój azyl, to jest takie moje miejsce wytchnienia, gdzie mogę odpoczywać, albo gdzie mogę tworzyć, gdzie mogę pracować. Jest bardzo dużo, słuchajcie, zawodów. Możecie dać w komentarzu, czy macie właśnie takie wolne zawody, że pracujecie z domu. Mój piękny salon, tak, Aniu, twój piękny salon. Także naprawdę, słuchajcie, można. Za tydzień będzie niespodzianka, będzie najprawdopodobniej w kolejnym odcinku będzie właśnie wywiad z Anią, która jest moją klientką, która też jest znaną blogerką, która szyje z pięknych, naturalnych materiałów, która kocha gotować i tak dalej. I to jest wnętrze, to co teraz tutaj pokazuję, to jest wnętrze właśnie jej. Więc gorąco Was też zapraszam za tydzień, jak wszystko pójdzie dobrze. Iwona pisze, ale fajny pomysł z tą wnęką. No właśnie, ja się też spotykam, że teraz jest taki trend, słuchajcie, taka moda, że w kuchni się robi wnęki. Takie, nie może wnęki, tylko ławeczki. Że gdzieś tam siedzimy i jest jakaś ławeczka. Zastanówcie się, bo taka ławeczka może być w wykuszach okiennych, może być przy kominku, może być nawet części gdzieś tam obok telewizora jakaś taka wnęka z poduchami. Zobaczcie, jak macie dzieci, możecie zrobić fajne szuflady i tam pozamykać na przykład zabawki, które w ciągu dnia oni się na przykład, te dzieciaczki, bawią z Wami, bo są małe i raczej dzieci, które są małe, nie idą do swojego pokoju i nie siedzą same zamknięte w pokoju, tylko większość czasu spędzają z Wami. A jeżeli Wy macie na przykład kuchnię otwartą na salon, no to musicie mieć ich pod kontrolą, czyli tak naprawdę one obok Was, gdzieś tam koło Waszych nóg spędzają ten czas. Więc warto, słuchajcie, sobie tą strefę zaplanować. Ania pisze, że z ogromną chęcią, przyjemnością weźmie udział w wywiadzie. No, mam nadzieję, liczę na to. Dobrze.
Kolejne wnętrze. Nieduże wnętrze. Salon połączony z kuchnią, kuchnia w takiej wnęce. Zobaczcie, mamy telewizor. On jest tutaj gdzieś centralnie. Mamy biokominek narożnikowy. Mamy kuchnię stosunkowo dużą, bo tutaj dużo się pomieści z wyspą. Ta wyspa nie jest duża, ale od strony tej drugiej mamy i półkę na wino, i szufladę, także całkiem tutaj się nam zmieści dużo. Mamy jakiś akcent kolorystyczny. Zobaczcie, to wnętrze jest całkowicie inne od tamtego wnętrza. Dlatego, że my projektujemy, w Ato-Ato my projektujemy wnętrza, które są dopasowane do potrzeb klienta, a nie są w danej stylistyce, czyli nie robimy wszystkiego no trochę inaczej i w danym stylu, tylko to jest naprawdę analiza tych potrzeb tego użytkownika. I Wy też powinniście tak, słuchajcie, do tego wnętrza, jak sami urządzacie, podejść. Co ja chcę tam mieć? Jakie kolory? Jakie akcenty? Żeby to może było na lata, uniwersalne, albo lubicie coś zmieniać, to jak zrobić, żeby to wnętrze było neutralne? Żebyśmy mogli za pomocą jakichś akcentów kolorystycznych, grafik, obrazów, tkaniny, zasłon, coś szybko wymienić. I tutaj te pytania i odpowiedzi na te pytania, one są kluczowe do tego, żeby ten salon był tak naprawdę funkcjonalny i dopasowany do Was. Zobaczcie, tutaj nie ma dużo miejsca. Jest stosunkowo jak gdyby ciasno, no nie ma szału, no ale nieraz jak kupujemy, no nie mamy wyjścia, mamy tak jak mamy, ale zobaczcie, wokół tego stołu obejdziemy, wokół tej kanapy przejdziemy, kanapa jest gdzieś tutaj narożnikowa, jak ktoś będzie chciał się przespać, tu akurat jest pokój gościnny w tym mieszkaniu, ale jakby nie było, to byśmy mogli ją rozłożyć, ten stoliczek możemy sobie gdzieś tutaj przestawić, mamy miejsce, zobaczcie, na kotary. Wnętrze jest minimalistyczne, więc nie trzeba było robić jakichś mebli, ale jeżeli jakiś mebel miałby się tutaj pojawić, to na pewno gdzieś tutaj by się mógł znaleźć. Także naprawdę, słuchajcie, da się różne rzeczy zrobić. Zobaczcie, tu jest jakieś oświetlenie punktowe, tu jest oświetlenie liniowe, tutaj mamy też jakieś oświetlenie, które jest punktowe. O tym oświetleniu, słuchajcie, też pamiętajcie, żeby to nie było, że jest jedna lampa na salonie i w salonie i koniec. I jeszcze, nie daj Bóg, z jedną żarówką i wielkim kloszem, który zabiera Wam to światło. Zwróćcie uwagę, gdzie jecie, gdzie przebywacie. Jeżeli na przykład chcielibyście czytać tutaj książkę, to warto się zastanowić nad tym, czy tu nie powinna stać lampa stojąca, podłogowa, a jeżeli macie tutaj ciąg komunikacyjny i przechodzicie na balkon, to może lampa, która wisi z sufitu, powinna być regulowana na ramieniu. Takie lampy przecież są. I wtedy możecie sobie ją podciągnąć w prawo, w lewo, podciągnąć sobie gdzieś nad głowę i tą książkę przeczytać. I jeżeli o tym pomyślicie wcześniej, no to możecie to zrobić. Ja dużo mówię o czytaniu, bo ja kocham czytać, ale jakbyście nie czytali, tylko byście na przykład oglądali telewizor, to możecie też tak zrobić. Ja projektuję też wnętrza, gdzie nie ma żadnych telewizorów, tak? Jest na przykład jakiś ogień, ognisko domowe, biokominek, kominek i tak dalej. I to jest centralny punkt domu, nie? Więc tutaj musicie zwrócić uwagę na to, jakie są Wasze potrzeby. Joanna pisze, bardzo mi się podoba podłoga w domu Ani. Tak, przepiękna, słuchajcie, podłoga. Ja jej teraz tak na szybko Wam tu nie pokażę, bo ona jest w drugim pomieszczeniu. Drewniana, lita, piękna deska, tak. Lekko taka delikatnie bielona, ale bardzo naturalna, przepiękna deska. Kolejne wnętrze i zobaczcie, to już jest wnętrze siódme, czyli już doszliśmy do samego końca. Oczywiście ja bym mogła o tych salonach bardzo dużo mówić i pokazywać różne przykłady. To jest salon typu taki tunel i dużo osób do mnie pisze, że ma problem z urządzaniem takich wnętrz. Nie chodzi tylko o salon, bo też pokoje i sypialniane, i pokoje dziecięce, tunelowe i tak dalej. Taki tunel da się też zaprojektować i najczęściej robi się te strefy w zależności od tego, jak wchodzimy. Ja Wam tutaj zaraz pokażę wszystko. W tej części z tyłu za zakrętem jest kuchnia. Tutaj mamy część jadalnianą, czyli zobaczcie, bardzo blisko. Tutaj nawet widać hokery, które są przy wyspie. Tu mamy strefę z jakąś sofą, fotelem, pufą. Tu możemy tą pufę przesuwać w prawo, w lewo, więc jest to jakaś modułowość. Na tej stronie mamy... Może ja to pokażę. Na tej stronie mamy telewizor. Jakieś półki. Tu było dużo wersji. Ja teraz pokazuję jedną z kilku. Tu może się zmieścić regał na książki, tu mogą być półki na książki, tutaj możemy zamkniętą szafę zrobić, jeżeli nie lubimy mieć otwartego. A tu jest biokominek.
Biokominek z szafkami, które są zamknięte z jakimiś półkami. Te półki mogą być, nie muszą być tutaj, no różne opcje. Wchodzimy sobie, zobaczcie, tutaj wchodzimy od korytarza i wchodzimy nie na telewizor, tylko wchodzimy na jakieś elementy dekoracyjne. Wchodzimy na biokominek, wchodzimy na jakiś salon, na fotel. Telewizor jest ukryty. To też jest dosyć istotne, jak projektujecie swoje wnętrze, żeby nie wchodzić centralnie na ten telewizor. Ja czasami myślę, że po prostu tak dużo osób jest uzależnione od tego telewizora i to jest jedyna jak gdyby jakaś taka rozrywka, czyli przychodzimy po pracy do domu, odpalamy ten telewizor, kładziemy się na sofie. I dlatego ten telewizor tam gdzieś na środku robimy, a ponieważ te telewizory są coraz większe, no to chcemy sobie wsadzić, słuchajcie, tak wielki, że później on jest tak blisko nas, że ja czasami jak gdzieś idę i ktoś ma taki olbrzymi, za duży telewizor w stosunku do odległości do oglądania, do sofy czy tam jakiejś foteli, to ja po prostu nie mogę tego oglądać, bo to trzeba się przyzwyczaić aż ten wzrok, bo to się nie da po prostu, słuchajcie, tego oglądać. Więc tą odległość pomiędzy telewizorem a tą sofą też musicie sprawdzić. Ja o tym piszę też w książce. W mojej książce, jak to zmierzyć, ale jak wpiszecie sobie w internecie odległość telewizora od sofy w calach, w jakiś tam, czy to jest, jaki to jest rodzaj, teraz Wam nie wiem, czy to będę miała, chyba nie będę miała, jaki to jest rodzaj telewizora, to trzeba sobie te odległości naprawdę dopasować, żeby on nie był za duży. I też mamy, zobaczcie, z boku to ognisko, ten ogień, który tutaj się pali. Ten żywy ogień, czyli niekoniecznie wszystko musi być na jednej ścianie. Tutaj teoretycznie mogłoby być, bo mieliśmy kilka koncepcji tego wnętrza i tutaj było, że telewizor jest na tej ścianie i kominek jest na tej ścianie, ale równie dobrze może być również na tej drugiej ścianie. I nawet jeżeli mamy taki długi tunel, to musimy zwrócić uwagę na to, aby ta komunikacja, zobaczcie, się dobrze odbywała. Czyli przechodzimy z salonu, wchodzimy, widzicie, na tą strefę relaksu, telewizor jest całkowicie niewidoczny, dopiero jak tutaj przejdziemy, widzimy go bokiem, jak tu usiądziemy, to mamy go on was, a tutaj mamy już strefę, gdzie sobie jemy, gdzie odpoczywamy, naprzeciwko widzimy ogień, mamy kominek, tu mamy kuchnię, więc mamy dosyć blisko, mamy też wyspę i naprawdę można, słuchajcie, sobie z tym poradzić. Przy takich układach liniowych, długich, ważne jest, żeby meble były gdzieś stosunkowo, na przykład zobaczcie, tak jak ta sofa, doklejone do ściany, żeby tutaj zostawić jak najwięcej miejsca na komunikację, żeby można było swobodnie przechodzić. Jak się Wam podobają te salony, te inspiracje, które Wam pokazuję? Dajcie znać w komentarzu. Ja oczywiście poczekam, bo wiem, że dostanę dopiero z opóźnieniem te wiadomości. Witam wszystkie nowe osoby, bardzo mi miło. Dajcie znać naprawdę, zapiszcie się też do grupy. Zapiszcie się koniecznie, słuchajcie, do grupy Urządź swoje mieszkanie, kurs na wnętrza. Tam wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania. I ja tam udzielam też pytań, daję różne ciekawe rzeczy, nieraz tam prowadzę live'y, także zapraszam Was do tej grupy, jest to też grupa wsparcia, możecie tam się dzielić swoimi zdjęciami, realizacjami, projektami, pytaniami, wątpliwościami, także to jest naprawdę fajne miejsce. Bardzo bym prosiła, żebyście tam pisali, a nie na priv, dlatego że ja nie jestem w stanie na priv Wam wszystkim odpowiedzieć. Jeżeli chcecie dostać wiedzę jak gdyby całkowicie za darmo, to do tego służy ta grupa. Prywatnie bardzo chętnie zapraszam, ale to są już wtedy tylko i wyłącznie konsultacje płatne i nie zawsze ja jestem też na Facebooku, na Messengerze, tylko ktoś, kto mnie wspiera, jakaś pomoc, jakiś asystent albo mój mąż i tak dalej, nie zawsze jesteśmy my. Bardzo często jest mój bot, a to bot, który też Wam tam udziela różnych wskazówek, mówi, jak się przygotować, jeżeli potrzebujecie projektu, tam on Was pokieruje, powie, co do nas trzeba przesłać na maila, żebyśmy mogli taką ofertę zrobić. Nie robimy oferty jak gdyby z automatu, tylko zadajemy pytania, musimy się też dowiedzieć, jakie są Wasze potrzeby, żeby tą ofertę dla Was przygotować. Ania pisze, piękny salon. Chodzi Ci, Aniu, o ten ostatni? Monika, bardzo treściwy odcinek. Dziękuję Ci, Moniko. Miło mi. Ania, świetny materiał. Dziękuję Ci. Naprawdę. To cieszę się, że Wam się spodobało.
Granatowy na czasie, tak. Dosyć dużo mamy aranżacji z kolorem granatowym. Myślę, że w tym roku będzie również dużo aranżacji z kolorem ciemnym zielonym i że meble kuchenne będą ciemne. Zobaczcie, tutaj klienci byli bardzo odważni, poszliśmy w ciemne kolory i naprawdę ta kuchnia wyszła fajnie. Jeśli chodzi o kolor zielony, mówię o nim w odcinku 24. Trendy we wnętrzach w 2019 roku. Możecie sobie wrócić do tego odcinka. Niedługo wszystkie odcinki na Ato będą z hashtagami, czyli na przykład wystarczy wpisać sobie jakiś hashtag 22 albo 1 albo 30, no 30 jeszcze nie mam, ale powiedzmy 14. I ja na przykład w live będę też mówiła, zajrzyjcie sobie do odcinka 14, wpisujecie na Ato hashtag 14 i już od razu Wam pokażę dany odcinek, także Wam też to ułatwi. Niedługo wszystkie hashtagi będą też fajnie działały. Aneta, pytanie. To od razu zadam pytanie o kominki. Dostałam informację, że ma wejść albo zaraz wchodzi rozporządzenie o zakazie używania kominków. Czy słyszałaś o tym, czy to będzie całkowity zakaz, czy to będzie jakaś nowa generacja piecyków? Wiesz co, to na pewno będzie związane z spalaniem drewna, tak? Czyli oni muszą ograniczyć jak gdyby to, co idzie przez komin do góry. No i stąd mamy bardzo często domy, które są energooszczędne, pasywne, bez kominów, już jak gdyby od tego się odchodzi. I rzeczywiście coś takiego będzie, ale ja nie wiem, kiedy oni to wprowadzają, dokładnych szczegółów nie znam. Ale te rzeczy, które tutaj pokazywałam, w większości przypadków to były biokominki. Czyli tu mamy biopaliwo, tutaj mamy klimat, troszeczkę nam się podnosi temperatura, nie dużo, ale trochę nam się, słuchajcie, podniesie ta temperatura. Także to nie jest tak, że to jest tylko taka dekoracja, więc możecie jak najbardziej używać. Są też kominki elektryczne i gazowe, więc tutaj no, mamy kilka rodzajów kominków. Tu musiałabym się zorientować, Aneta, żeby dokładnie Ci odpowiedzieć, kiedy to wprowadzają i które... które kominki, no wkłady kominkowe na pewno będą, nie? Także, no wszystko, co się spala i wytwarza zanieczyszczenia i to wszystko idzie kominem do góry, no to pewnie będą chcieli ograniczyć. Słuchajcie, teraz tak. Zapraszam Was gorąco do tego, żebyście udostępniali. Dziękuję za wszystkie lajki i tak dalej. Im więcej komentarzy, lajków, tym więcej osób ogląda, tym więcej osób dostaje te informacje, czyli mam większy zasięg. Jak mam większy zasięg, to wiadomo, mam większą motywację do tego, żeby to robić i z Wami się dzielić wiedzą. Dla wszystkich osób, które udostępnią, napiszą jakiś komentarz, dlaczego warto oglądać, jest dziennik remontowy. Całkowicie za darmo go dostaniecie. Będziecie mogli za pomocą tego dziennika troszeczkę sprawniej sobie remont zaplanować i zorganizować. Ja te udostępnienia będę widziała, także do Was na Messengerze napiszę. A dzisiaj już Was bardzo gorąco zapraszam za tydzień, bo za tydzień będzie moim gościem właśnie moja klientka Ania, o której w ciągu tego tygodnia troszeczkę więcej Wam też napiszę i zaproszenie wyślę, z którą będę rozmawiała na temat tego, jak ważne są te potrzeby nasze, czyli w tym przypadku Ani, żeby zrealizować taki projekt wnętrz. Dlaczego warto sobie taki projekt zlecić? Ja wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, ale też pokażę Wam, jak samodzielnie, albo jak ważne jest to, żeby przemyśleć te wszystkie elementy, o których dzisiaj też mówiłam, żeby fajnie, funkcjonalnie mieszkać, żeby to było zgodne z naszymi potrzebami i żebyśmy my w tym domu, w domu naszych marzeń czuli się naprawdę fantastycznie. Ania robi też bardzo fajne, ciekawe rzeczy, zwraca uwagę też na materiały naturalne, prowadzi bloga, Instagrama i tak dalej. Pokażę Wam też kilka takich jak gdyby rzeczy, które ona działa i robi i jak to też może się przełożyć na to wnętrze, jak to się przełożyło na to wnętrze, które ona od nas dostała. A wiadomo, że to nie jest tak, że my tworzymy w próżnię, tylko wynika to po prostu z tego, co Ania nam powiedziała, Ania ze swoim mężem, co nam powiedzieli, jak oni sobie to wyobrażają, co dla nich jest ważne i jak gdyby tak jak się garnitur szyje na miarę, tak też się szyje wnętrze na miarę i życzę Wam, żeby Wam się też udało, słuchajcie, uszyć na miarę Wasze piękne mieszkania, obojętnie czy małe, czy duże, domy małe, czy duże, żeby one były po prostu takim miejscem, które daje Wam energię na działanie, na pracę, no i miejscem na odpoczynek i na relaks.
Ania pisze, ja również zapraszam Was na wywiad. Na wszystkie pytania odpowiem w 100%. Kasia dołączyła. Okej. Ja Wam dzisiaj bardzo gorąco dziękuję. Zapraszam następny wtorek o godzinie 20. Udostępniajcie proszę, polecajcie dalej. No i działamy i czekam też na Wasze realizacje. Czekam na Was na mojej grupie Urządź swoje mieszkanie. Kurs na wnętrze. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Darmowy kurs na wnętrze. No i tam się, mam nadzieję, że zobaczymy. Miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.